A właśnie, co robiłem wczoraj? Śniadanie od bułeczku, będę jadł sobie. A właśnie wczoraj robiłem lajta. Był Rafał. Właśnie Rafał pojechał z Krzysztofem do Suprosia. Właśnie jak będę nagrywał lajty, to będę nagrywał tytuł. Dobry tytuł jest. Na życie. Ten co był wczoraj. Bo to co pisać? Na opłaty, na jakieś inne, no na życie, co trzeba. Właśnie tak Krzysztof robi. Chodź, szpielek mam jeszcze. Kupiłem jeszcze 10 jajek. Ze szczepionki można. Właśnie takie śniadanie. Śniadanie. No niedziela. Przeżegnać się można. Niedzielę podziękować za takie życie, jakie jest.
właśnie. Tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym uzyskać kobietę, zamieszkać. O, mam samochód. A Fernand powiedział, znajdziesz kobietę, to oddam ci kluczyki. Kluczyki ma. Czemu on ma? Ja nie jeżdżę samochodem, którym ja kupiłem. To mam prawo chyba mieć kluczyki od samochodu własnego. Zobaczmy, co robić, nie? Sami widzicie, kto jest. O, to masz 13 zaraz. Butelki powyżej. Ona pije się. Pije, pije. Właśnie sobie widzicie, jak to jest. No, sam Rafał powiedział, że żeby mu nie dawać wszystkich pieniędzy, bo z tego ja muszę
A z Jackiem rozmawialiśmy, to po prostu podatek 1000 zł prawie do 200 zł, no pół na pół, bo ja też więcej wypowiadałem się, ja jestem odpowiedzialny za swój kanał. A mogę nagrywać. Ten tytuł, co właśnie. To najlepszy tytuł. Bo to nie taki wymyślony, prawdziwy, jak to się mówi. I chcę właśnie powiedzieć i bardzo dziękuję dla widzów za wysyłanie donate'ów. Że chcieliście w ogóle no, pokazałem na Krzyśka, to 2 razy po 2, o 100 zł, no 200 zł, to ogółem ja też muszę internet płacić, pewne rzeczy płacić. To ja sam mogę nagrywać, sam mieć pieniądze, to chociaż teraz parę złotych zarobił Krzysztof też, jak to się mówi. Jestem normalną, uczciwą osobą. A to, że powiedziałem, widzicie sami, że nie ma u mnie jakichś brzydkich słów, jak to się mówi. Bo teraz YouTube'a patrzy na po prostu filmy, że jak nieodpowiednie, to po prostu nie ma reklam. No i pozdrawiam YouTube'a. I niby jest dobrze, ale to jest, sami wiecie jak to jest. Ja byłem, to co było wcześniej, ja tych ludzi, co przychodzili, całe te, to po prostu ja ich nie obrażam. Niektórych nienawidzą, to jest ich sprawa, a nie moja. Po prostu ja staram się żyć się z ludźmi zgodnie. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. O, właśnie. Jak się w ogóle czujesz samotnie? Kobieta, to żeby napisała do mnie pocztówkę, kartkę, wysłała numer telefonu, żeby się skontaktowała się ze mną. Tutaj tylko niedaleko ostatnio pisała z Łodzi, no, daleko. Jeździć. Gdzieś tutaj, bliżej może, jakaś jest niewiasta, jak to się mówi, która by chciała zapoznać, spotykać się, tak jak dzisiaj jest. Śniadanko, obiad, chyba sobie zjeść, sobie te, gdzieś sobie wyjść na spacer.
posiedzieć, porozmawiać, bo są też takie kobiety, które po prostu wypisują, że to różne rzeczy, ale do tego niczego nie dochodzi. I chcę właśnie wam to powiedzieć. Ja nie mam ochoty. Niedziela, dajcie mi trochę odpocząć, a nie non stop.